Cześć. Dzisiaj wyjątkowo mała odmiana. Z racji swojej pracy czasem zdarza mi się okazja posłuchać czegoś wyjątkowego. Dzisiaj na tym krótkim filmie pokażę Wam, jak mniej więcej wygląda i strzela jedna z najlepszych wiatrówek na świecie. Steyr z lunetą Delty 4,5-30 na montażu Recknagla. Jest to obecnie jeden z najbardziej topowych zestawów, szczególnie jeśli chodzi o karabin, jaki można sobie zamarzyć do HFT. A że strzelałem HFT przez kilka lat z jakimiś tam osiągnięciami, to dostałem propozycję, aby jednemu z naszych klientów tą wiatrówkę wstępnie przygotować do strzelania, żeby nie musiał przechodzić całego mozolnego procesu uczenia się. Wiatrówka absolutnie najwyższej półki, z regulatorem mechanicznym, tylko pojedynczego ładowania. Luneta Delta Optical Javelin, krzyż w pierwszym planie, wersja tak zwana choinka, czyli z dodatkowymi punktami celowniczymi po bokach krzyża. Oczywiście PCP, oczywiście 4,5, fabrycznie ustawiona na 16,3 Joule, czyli brytyjski limit dla HFT. Naprawdę, no lepiej to już nie bardzo się da, można inaczej, bo bezpośrednim konkurentem dla Steyra jest Walter Dominator. Bardzo ciężko już obecnie dostępny, jedynie chyba tylko używki, ewentualnie jakieś przeróbki LG 300 na 16-dżulowym regulatorze. Anschutz kiedyś produkował coś takiego, nazywało się 2020 HP. Kto jeszcze? Daystate najbardziej topowe. Jest kilka karabinków typowo FT, które można przystosować do HFT. W każdym wypadku, niezależnie od tego, jaką optykę zastosujemy, to ocieramy się o 20 tysięcy złotych. Takaż to suma też leży przed Wami. I mam nadzieję, że zainteresuje Was chociaż trochę ten temat. Ja ją dzisiaj tylko wstępnie przystrzeliwuję dla klienta. Zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. Aczkolwiek wiatrówka to wiatrówka, łuk to łuk. Zobaczymy, co jak Wam się będzie podobało. Najpierw postaramy się znaleźć 0, zaczynamy 25 metrów. Śród, exact. Zaczynamy od 4,52, bo on zazwyczaj lata najlepiej. Dobra, nie ma starczy. No i mamy. Muszę Wam przyznać, że powrót do strzelania z pneumatyków po takim długim czasie, a nie startuję od 2009 roku. Zawiesiłem starty rok po Mistrzostwach Polski, gdzieś tam coś się nastrzelało i jakoś straciłem wenę do HFT. No ale, no cóż, wracamy pomału, przynajmniej raz na jakiś czas. Zobaczcie, te dwa śruty to jest skupienie na 50 metrów. Zaraz założę sobie stały punkt celowniczy, zobaczymy, czy uda mi się to poprawić i potestuję. Oprócz 4,52 jeszcze 4,53 śrut powinien latać tak samo dobrze, czasami nawet lepiej. Tak więc obserwujcie, jak to się fajnie będzie teraz grupowało i czy będzie. No, całkiem fajnie to grupuje, zważywszy na to, że postawa nie jest jakoś na tym, konie szaleją, na tym stojaku, jaki teraz mam, super stabilna, ale mam nadzieję, że
zobrazowało to, jak ta wiatrówka chodzi na 50 metrów. Teoretycznie powinienem bez problemu strzelić z niej na setkę. Tyle, że no niestety, ale zostało z pół godziny światła. Przy takich warunkach no myślę, że spokojnie zamkniemy się w zakrętce od słoika. Czy nawet od kubusia, to nie powinien być problem. Mamy zerowy wiatr. Opad tam będzie pewnie koło metra, no i wiadomo, żadna przebijalność. Ale jeżeli strzelamy na skupienie, no to jest rewelacja. Górna opcja na 50 metrów, zamykać skupieniem. A myślę, że gdybym miał lepsze podparcie, to myślę, że skupienie przekraczałoby wielkością zakrętki od butelki, tej, do której strzelałem. Tym bardziej, że 3-4 najlepsze strzały spokojnie się wewnątrz, takie jakie od teraz strzeliłem, spokojnie zamkną się w takiej zakrętce. No, nie jest to tania rzecz, dlatego bardzo się cieszę, że zawodowo mam okazję z tego postrzelać. No i cóż, dajcie mi znać w komentarzach, czy takie rozwadnianie kanału wam pasuje. Czy chcecie się czegoś dowiedzieć o wiatrówkach, też tych tańszych, no bo to moja dziedzina wiedzy przez ładnych kilka lat. HFT to była moja naprawdę wielka pasja. W czasie, kiedy miałem przerwę z ucznictwem związaną z powodu kontuzji. I czy ogólnie tematy strzeleckie, nie tylko ucznicze, was interesują. Zawodowo pracuję w koncesji. Co znaczy, że mogę wam poopowiadać nie tylko o łukach, nie tylko o wiatrówkach, ale takich trochę rzadszych zabawkach. Jestem ciekaw, czy chcielibyście to widzieć na tym kanale, czy może chcielibyście zobaczyć jakiś inny kanał, żeby powstał tylko na tych treściach. Dajcie znać, bardzo jestem ciekaw waszej opinii. Mam nadzieję, że ten aparat dzisiaj coś nagrał, bo jest to pierwsza próba, na razie tylko z rybą. Jakiś szerszy obiektyw z mniejszą dystorsją też na pewno lada dzień się pojawi, ale skompletowanie takiego zestawu nie jest tanie i nie jest bardzo szybkie, tak więc spokojnie poczekajcie i myślę, będzie warto, bo ten obraz będzie coraz lepszy z kamery. No cóż, mam nadzieję, że tak się pozostanie i do zobaczenia wkrótce.